witam na pięknym ośrodku. Pani minister, z ogromną radością i podziękowaniem dla Pani, że znalazła Pani czas, jest Pani razem z nami dzisiaj, bo przy pomocy środków, którymi Pani dysponuje, mógł powstać ten ośrodek. Wspólnie z siłami miasta mamy to, co dzisiaj, że tak powiem, otwieramy, a właściwie odbywa się ta wspaniała konferencja. Szanowni Państwo, ośrodek tutaj powstał w latach 90. Dzisiaj z tego, co było, praktycznie nic nie pozostało. Jest praktycznie nowy ośrodek, który służy mieszkańcom Nowy Pomysłowic, ale również najbliższego regionu. Jak ważna dla nas jest to praktyka, muszę mówić, bo przez lata się sprawdziła i każdy w Mysłowicach wie, że ten ośrodek spełnia wszystkie najlepsze warunki i wszystkie sprawy dotyczące ludzi, którzy potrzebowali pomocy. Dlatego z taką szczególną troską Rada Miasta, Rada Miasta, Prezydium Miasta podeszli do tego tematu, aby ten ośrodek rozbudować. Rozpoczęliśmy go w tej kadencji, skończymy go w tej kadencji. Chciałem wszystkim tym, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do tego, aby ten ośrodek powstał, aby go rozbudować, chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować. Dzień dobry Panie Prezydencie, Panie Pośle, Szanowni przygodni goście. Panie Prezydencie, mnie nie trzeba zapraszać ludzi do Mysłowic. Ja to powtarzam, to nie jest kokieteria. Bardzo chętnie i z wielką radością przy każdej okazji, jeżeli tylko mogę. No dzisiaj to nie pomagam, ale raczej nie wiem, aż trochę głupio mówić, że uświetniam to otwarcie, ale no powiedzmy sobie, tak? Cieszę się bardzo, że Unia Europejska, w której środkami Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarządza w Polsce, przeznaczyła również część pieniędzy, że udało nam się przeznaczyć również część pieniędzy na tego typu inwestycje. Jak być może Państwo wiedzą, najwięcej pieniędzy dajemy jednak na ogromne inwestycje infrastrukturalne, ale te inwestycje zarówno jeśli chodzi o zdrowie, właśnie takie jak ten ośrodek, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o takie mniejsze działki pieniędzy, w Polsce robią wielką różnicę i to są projekty, które naprawdę są potem bardzo dobrze oceniane, które rzeczywiście docierają do najbardziej potrzebujących, najbliżej są człowieka. Myślę, że to będzie już tradycja, że w Mysłowicach zawsze pierwszy dzień wiosny to nie będzie topienie marzalne, tylko otwieranie nowego ważnego elementu, który daje nowe życie temu miastu. Bardzo mnie ucieszyła ta inicjatywa modernizacji tego ośrodka, z którym jestem związany już od 6 lat. I nawet powiem szczerze, że nie podejrzewałem, że ten efekt finalny będzie tak ładny, jak to, mam nadzieję, Państwu uda nam się zaprezentować. Ośrodek działa przez cały okres modernizacji, czyli myśmy nie mieli ani chwili przerwy. I to jest ogromny wysiłek i za to chciałem podziękować ogromnie zarówno wszystkim pracującym, jak i rodzicom i dzieciom. Ale oczywiście, że cała modernizacja nie miała prawa by się odbyć, gdyby nie środki finansowe, takie są czasy. I za to serdecznie chciałem podziękować urzędowi miasta, władzom ministerialnym, władzom wojewódzkim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna, Ducha Świętego, niech stąpi na Was i niech pozostanie na zawsze z Wami. Ja wnosząc ten toast chciałem podziękować wszystkim, którzy w jakimkolwiek, tak jak już wcześniej powiedziałem, przyczynili się do tego, że został rozbudowany ten pierwszy piękny, wspaniały ośrodek. To jest coś, co po prostu służy mieszkańcom nie tylko Mysłowic. Ja chciałem podziękować wszystkim, bo to po prostu rozpoczęło się w tamtej kadencji, kończy się w tej kadencji, a że jest ciągłość władzy, w związku z tym dziękuję i poprzednim władzom i obecnym, że doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy tutaj razem wspólnie być. I życzę temu ośrodkowi dalszego wspaniałego rozwoju i samych sukcesów. Wszystkiego dobrego.
na przeszłość, która za nami, a teraz czeka nas mozolna, codzienna praca w tych ekskluzywnych warunkach, jak na warunki, w których przyszło pracować wcześniej. O tym właśnie, jak będzie przebiegała ta codzienna praca i jaka jest oferta ośrodka zastępca dyrektora do spraw medycznych. Nasza placówka rozpoczęła działalność w roku 1990. Obecnie pod naszą opieką znajduje się około 300 pacjentów. Tak jak było wspomniane, wielu z nich przyjeżdża spoza terenu Mysłowic. Modernizacja ośrodka to szansa dla wszystkich kolejnych pacjentów, tych, którzy są aktualnie i tych, którzy będą z pewnością. Taki wyciąg naszego statutu, podstawowym celem ośrodka jest zapewnienie kompleksowej, wielodyscyplinarnej, rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjnej pomocy oraz zapewnienie świadczeń medycznych w zakresie podstawowym i specjalistycznym, co tutaj jest warte podkreślenia, dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z wieloraką niepełnosprawnością. Inaczej mówiąc, cała gama, pełna gama niepełnosprawności, z jaką spotykamy się na co dzień. Taki krótki schemat, w jaki sposób pacjent trafia do naszej placówki. Czy poprzez skierowanie lekarza podstawowej opieki medycznej, czy trafia do szpitala. W tym szpitalu, czy po konsultacji szpitalnej, trafia do lekarza podstawowej opieki medycznej, następnie do naszego lekarza rehabilitacji, który zleca zatrudnienie i trafia już do nas fizjoterapeutów, z pacjentami, którymi już pracujemy na co dzień. W ośrodku prowadzona jest rehabilitacja osób cierpiących na różne dysfunkcje narządu ruchu, głównie jest to mózgowe porażenie dziecięce, różnego rodzaju wady genetyczne, m.in. zespół Downa, różnego rodzaju wady wrodzone, np. rozszczep kręgosłupa, czy wady wrodzone stóp, uszkodzenia okołoporodowe, uszkodzenia nerwów obwodowych, pourazowe uszkodzenia mózgu, różnego rodzaju wady postawy, czy zaburzenia integracji sensorycznej, jak również wiele, wiele innych dysfunkcji narządu ruchu, nawet takich, których lekarze nie są w stanie ocenić. W ośrodku stosowane są różnorodne środki i metody rehabilitacji i tak wykorzystujemy, proszę dalej, na przykład zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe oparte na założeniach metod neurorozwojowych, głównie NT-BOBAT oraz integracji sensorycznej według AS. Elementy metody Denisona i Sherborn. Zajęcia w wodzie z wykorzystaniem metody Hallwick i Batragas. To są zajęcia bardzo specyficzne, wymagające odpowiednio wyposażonego basenu. Ćwiczenia z wykorzystaniem funkcjonalnych kombinezonów Duna. Czy środki pomocnicze w postaci tzw. gipsów hamujących. Terapia funkcjonalna z zastosowaniem kinezjotapingu. Zajęcia te prowadzone są dla kilku grup wiekowych. Pierwsza do 7 roku życia i to jest tak zwana wczesna interwencja. Druga grupa to jest grupa pacjentów od 7 do 25 roku życia oraz pacjentów powyżej 25 roku życia. Tutaj muszę wspomnieć o jednym dużym problemie. Mówi się na przykład o mózgowym porażeniu dziecięcym. Natomiast to mózgowe porażenie dziecięce dotyczy już później osób dorosłych. Już nie są one dziećmi, natomiast cały czas mają mózgowe porażenie dziecięce. Wiele ośrodków, które zajmuje się wczesną interwencją, które opiekują się takimi osobami, prowadzą zajęcia do 25 roku życia. Tak jest zapisane w statutach i przychodzi moment, w którym takie dziecko staje się osobą dorosłą i nie zawsze jest gdzie pójść, czy nie zawsze ma gdzie zatrzymać się.
Dla każdej z tych grup dobierana jest indywidualna terapia w zależności od potrzeb. Każdy skierowany do ośrodka pacjent przyjmowany jest przez lekarza specjalistę rehabilitacji, który zleca konkretne odpowiednie zabiegi lecznicze. W ośrodku istnieje również możliwość skorzystania z innych konsultacji specjalistycznych. Do dyspozycji pacjentów pozostaje neurolog, ortopeda, psycholog czy logopeda. Zajęcia prowadzone są głównie w formie indywidualnej, to jest bardzo ważne, gdzie terapeuta prowadzi ćwiczenia z jednym dzieckiem. Ich częstotliwość dobierana jest pod kątem konkretnych, indywidualnych potrzeb pacjenta. To jest bardzo ważna rzecz. Jednym zasadniczą celem czy istotną zasadą rehabilitacji jest zasada indywidualnie dostosowanego postępowania. My musimy umieć jako specjaliści indywidualnie spojrzeć na problem dziecka i metodą czasami nawet prób i błędów dobierać te najwłaściwsze sposoby, środki terapii. Nie jest to rzecz łatwa, wymaga to czasu. Takie możliwości mamy. Prowadzimy również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dedykowane dzieciom starszym, które są prowadzone w grupach obejmujących od 2 do 4 osób, czyli też są to grupy raczej niezbyt liczne i odbywają się one w zależności od potrzeb od 3 czy do 3 razy w tygodniu. Duży nacisk położony jest na współpracę z rodzicami. Kolejna bardzo ważna zasada rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych jest zasada współpracy z rodzicami. To jest bardzo ważny element rehabilitacji. Od pierwszego spotkania rodzice otrzymują odpowiednie informacje dotyczące głównych problemów dziecka. Trzeba wiedzieć, trzeba umieć spojrzeć na dziecko pod kątem funkcjonalnym, takim okiem specjalistycznym, natomiast trzeba w prostych, zwięzłych słowach przedstawić rodzicowi czy mamie to, na czym, w czym tkwi problem. Każdy rodzic podczas zajęć przechodzi odpowiedni instruktaż dotyczący opieki i pielęgnacji dziecka. Uczy on prawidłowego ubierania, rozbierania dziecka, noszenia, układania w odpowiednich pozycjach, odpowiedniego karmienia nawet, przewijania czy tak zwanej bezpiecznej zabawy, czy terapeutycznej zabawy. A podczas kolejnego spotkania, z naszego doświadczenia wiemy, jest to, kiedy rodzic trafia, czy ma zleconą na przykład ortezę, czy zakup wózka rehabilitacyjnego. Rynek jest bezwzględny i często rodzice przyjeżdżali do nas z zakupionym sprzętem, który kosztuje niemało, który nie spełniał swojej roli. Dlatego też staramy się w miarę swoich możliwości doradzać, czasami nawet być w tym miejscu z rodzicem, tak żeby mieć pewność, że te pieniądze, które są przez nich wydawane, są wydawane w słusznym sprawie i ten sprzęt rehabilitacyjny będzie spełniał swoją funkcję. Ważna jest skuteczność działania, ale najważniejszy jest. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło gościć w naszym ośrodku tak znamienite grono gości łącznie z panią minister. Chciałem powiedzieć i własną taką małą dygresję, że ja również jestem Mysłowiczaninem. Od 30 lat mieszkam i pracuję w Mysłowicach. Jestem lekarzem, specjalistą z neurologii dziecięcej. To problematyka osób i dzieci niepełnosprawnych jest mi ogromnie bliska. Bardzo mnie ucieszyła ta inicjatywa modernizacji tego ośrodka, z którym jestem związany już od ponad 6 lat. I nawet powiem szczerze, że nie podejrzewałem, że ten efekt finalny będzie tak ładny, jak to, mam nadzieję, Państwu uda nam się zaprezentować. Powiem szczerze, że mam orientację, jak to wygląda na poziomie województwa i chyba jest tylko jeden ośrodek, który może się równać z naszym ośrodkiem, to jest ośrodek Świnoujście. I to jest ośrodek budowany ze środków amerykańskich. Natomiast jeżeli chodzi o inne, to wydaje mi się, że w tej chwili nasz ośrodek jest tutaj, że zarówno jeżeli chodzi o wyposażenie, ale również o to, co jest bardzo ważne, to chodzi o kadrę.
Mamy tutaj wspaniałą, pan doktor Czuprena, który jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, naprawdę kieruje i prowadzi te zajęcia na wysokim poziomie, szkolą się tutaj studenci, także myślę, że o tym też trzeba powiedzieć, bo mury w tej chwili są wspaniałe i z tego się ogromnie cieszymy, dlatego że to daje komfort naszym pacjentom, ale nie mury czynią to, co się tutaj dzieje, to zależy od tego, jakie jest zaangażowanie i jak zaangażowana jest kadra. Ja od razu chciałem powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, że ośrodek działa przez cały okres modernizacji, czyli myśmy nie mieli ani chwili przerwy. I to już jest ogromny wysiłek i za to chciałem podziękować ogromnie zarówno wszystkim pracującym, jak i rodzicom i dzieciom. Ale oczywiście, że cała modernizacja nie miała prawa by się odbyć, gdyby nie środki finansowe, takie są czasy. I za to serdecznie chciałem podziękować urzędowi miasta, władzom ministerialnym, władzom wojewódzkim, bo naprawdę moim zdaniem to warto było wydać te pieniążki i one będą, sądzę, przez długie lata owocowały tym, co jest bardzo ważne, to znaczy pomocą tym dzieciom niepełnosprawnym. Ale tu jest jeszcze jeden element, który może w tej prezentacji nie był tak wyeksponowany, że my opieką obejmujemy nie tylko już te osoby niepełnosprawne, ale również pomagamy tym dzieciom, które może jeszcze, które nie są tak w pełni niepełnosprawne, ale które poprzez działania nasze możemy wyprowadzić z pewnych takich stanów, które mogłyby zaowocować niepełnosprawnością. Czyli to jest bardzo istotna rzecz, to jest ta wczesna interwencja, kiedy my po prostu pomagamy dzieciom, żeby ukierunkować je odpowiednio. Oczywiście, że dzieci niepełnosprawne to jest bardzo duży problem i zresztą ośrodek był rozbudowany również pod tym kątem, żeby zapewnić opiekę całodobową. Czyli mamy tutaj wczesną interwencję, pobyt dzienny, ale jest zbudowane drugie piętro, na którym jest możliwa opieka całodobowa i oczywiście będziemy się starali uruchomić i dać też pomoc rodzinom. W sensie objęcia opieką, no już taką długoterminową. Ja chciałem powiedzieć również o rzeczy bardzo istotnej, mianowicie o tym, w jakim tempie została cała modernizacja wykonana, bo to moim zdaniem, jak na warunki polskie, to była wspaniała rzecz. Gdy w ciągu 10 miesięcy powstał ten obiekt w takim zakresie zmodernizowany, jak to widzimy w tej chwili. I chciałem w związku z tym serdecznie podziękować firmom, czy właśnie konsorcjum firm, które realizowały ten projekt. Myślę tutaj o firmie Termoprojekt, której prezesem jest pan Grzegorz Wegemu, o firmie Budmar, której szefem jest pan Marek Doros i firmie Irena, której szefem jest pan Marek Irla. Dziękuję również inżynierowi kontraktu, panu Dariuszowi Terleckiemu i jego współpracownikom, a szczególnie panu Maciejowi Pakoszowi. Nie powstałby ten projekt, gdyby nie praca pani projektant, pani Krystyny Gronińskiej. Należą się również duże podziękowania panu kierownikowi robót, panu Krzysztofowi Świerkotowi. To są te osoby, które pozwoliłem sobie wymienić, ale w ogóle dla wszystkich osób, które były w jakikolwiek zaangażowane w cały ten projekt i to całe przedsięwzięcie, no chciałem złożyć osobiście, ale również w imieniu wszystkich osób pracujących i związanych z ośrodkiem serdeczne podziękowania. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu. W tej konferencji na starcie działalności tego ośrodka, czego możemy sobie życzyć? No możemy sobie życzyć tego, aby dobrze się działo i aby opatrzność nie szczędziła łask pacjentów tego ośrodka. Księże proboszczu, proszę. Pan Jezus, który polecił swoim uczniom, aby usprawiali chorych i nieśli im ulgę w cierpieniu, niech będzie z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza przez swojego Syna mocą Ducha Świętego, otacza szczególnie miłością i darzy błogosławieństwem ludzi doświadczonych wszelkim utrapieniem, chorych, niepełnosprawnych oraz tych, którzy w jakikolwiek sposób im służą. Chorzy nie tylko dopełniają w swoim ciele braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół,
ale także wyrażają osobę samego Chrystusa, który uobecnia się w chorych. Powiedział bowiem, że kto chorym oddaje przysługę, wyświadcza ją jemu samemu. Słusznie więc jest, abyśmy prosili o Boże błogosławieństwo dla wszystkich chorych, niepełnosprawnych, którzy przebywają i będą przebywać w tym domu oraz dla tych, którzy ofiarnie troszczą się i troszczyć się będą o chorych i niepełnosprawnych i dla tego domu przygotowanego do leczenia niepełnosprawnych. Panie nasz Boże, Twój Syn mocą Ducha Świętego leczy nasze choroby i słabości, a posyłając uczniów dla głoszenia Ewangelii, nakazał im nawiedzać i uzdrawiać chorych. Spraw prosimy, niech wszyscy chorzy, niepełnosprawni, którzy tu będą przebywać, doznają życzliwego przyjęcia przez lekarzy oraz ich pomocników, niech będą tak starannie leczeni, aby obchodząc stąd z darem zdrowia duszy i ciała, bez końca wysławiali Twoje miłosierdzie przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg pocieszyciel strapionych i ostoja cierpiących, który zgromadził Was na otwarcie tego domu zniesionego do leczenia i chorych i pomagania niepełnosprawnych, niech Was umacnia swoją łaską, abyście troskliwie i z miłością, posługując chorym braciom, wiernie służyli obecnemu w nim Chrystusowi, który żyje i króluje na wieki wieku. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna, Ducha Świętego, niech stąpi na Was i niech pozostanie na zawsze z Wami. Na koniec tej konferencji, Szanowni Państwo, dwie, to właściwie trzy informacje. Po pierwsze, to za chwilę... No nie, no, tak, 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 Bardzo prosimy. Zostanie wywołany do tablicy, w związku z tym przyniósł swoje powinności. Natomiast ja wnosząc ten toast, chciałem podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek, tak jak już wcześniej powiedziałem, przyczynili się do tego, że powstał, został rozbudowany ten pierwszy piękny, wspaniały ośrodek. To jest coś, co po prostu służy mieszkańcom nie tylko Mysłowic. Ja chciałem podziękować wszystkim, bo to po prostu rozpoczęło się w tamtej kadencji, kończy się w tej kadencji, a że jest ciągłość władzy, w związku z tym dziękuję i poprzednim władzom i obecnym, że doprowadziły do tego, że dzisiaj możemy tutaj razem wspólnie być. I życzę temu ośrodkowi dalszego wspaniałego rozwoju i samych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Ale już mamy tak, że mamy tak.
zacząłem się leczyć. Od 0 do 7 i od 7 do 20 minut. Tym, że więcej jest dzieci. Tak, ale to są dzieci, które już są zakwalifikowane do pobytu dziennego na podstawie orzeczeń lekarskich. Także to są dzieci, które mają już stwierdzoną jakąś stopień niepełnosprawności. Natomiast to, co jest też bardzo istotne dla nas, to są te dzieci z wczesnej interwencji, które są kierowane o tak jak tylko pani minister. Nastąpi po 20 kilku latach. A tak się stało, moi drodzy.